No zobaczcie, co się dzieje. Myśmy w ostatniej chwili uciekli. Absolutnie w ostatniej chwili. Także takie nas tutaj atrakcje złapały. Dobra, to tyle, trzymajcie się, cześć. Witajcie. Dzisiaj akcję we dwójkę robimy z Jarkiem. On tam, mam nadzieję, że go słychać. Glebogryzarą mieli. Ja tu zbieram gałęzie, te, które tutaj były po oczyszczaniu pola. Ja je kiedyś dałem w jedno miejsce, a teraz muszę je stąd pozbierać, bo on tu będzie jeździł. Widzicie takie? O matko boska, jeszcze mrówy. I to wszystko tu na przyczepę zbieram. Tu tego jeszcze trochę jest, nie za dużo. Tutaj jeszcze też będą takie gałęzie. Część już pozbierałem. Te mrówy, dziady. O, tu jeszcze. Niby małe niektóre i tak dalej, ale to i tak już jak jestem, to wezmę wszystko, wyzbieram, bo żeby było czysto. Tutaj słuchajcie, część już Jarek przejechał tej orki. Także jest już ładnie pole wygląda, elegancko. Jeszcze chwila i szykujemy do siewu. Czekam na gorczycę. Facet mówi, że wysłał kurierem, ale coś mi się nie chce wierzyć, bo już by była. Jak nie będzie w poniedziałek, to szukam innego dostawcy. I może, bo któryś z was mówił, żeby część zrobić facelią, część gorczycą i zobaczyć, jak wyjdzie. I bardzo możliwe, że tak zrobię. Idę zobaczyć tutaj jeszcze przy rowie, jak się sytuacja przedstawia. Kurde, gorąco, parno, duszno. O, zobaczcie, to jest ten pasek testowy, jego bardzo ładnie widać, nie? Słuchajcie, 5 tygodni. Po 5 tygodniach ledwo coś tam. Także to jest w normalnej sytuacji, to jak jest ścięte czy coś tam zrobione, to zaraz wyłazi. A tu nie może się przebić, nie może po prostu dojść do siebie. Dostało takie lanie tą glebogryzarą. No. Także dobry sprzęt. No wolny, ja wiem, ale za to dobry. O. Tam jedzie Jarek, tu pewnie nie wiem, czy będzie zahaczał jeszcze raz przy rowie. Czy wejdzie tutaj na to, co jeszcze orane. Jak się tu w rowie przestawia. Susza. Susza, mości panowie i panie. A tam pięknie gryka kwitnie już na biało. Kurczę, jeszcze trochę i pan Tadeusz. No, ale tu już jest całkiem elegancko. Trzeba będzie jeszcze tam, gdzie zieloność wyłazi, tą broną ciężką jeszcze raz potraktować. Bo to po prostu zniszczyć, to na po prostu się same troszkę wykończą. Tam nie trzeba będzie nic zrobić. Jakby tak jeździć, powiedzmy, nie wiem, raz w tygodniu, to się to zmieli, zniszczy. Przy okazji zielona masa. A taka zawsze jest potrzebna. No i tutaj przy tej zieloności też są gałęzie, więc będę musiał się za to zabrać. Taka robota. Oczywiście tu była taka orka ciężka. Były góry, doliny i tak dalej. Więc podejrzewam, że teraz tylko jakby przejechać po tym ciężką broną, to właściwie będzie skończone, bo to brona to wyrówna wszystko. Taka robota to najlepsza jest chyba pod warzywa, co? Jak się tak robi taką glebogryzarą.
elegancko. No, a ja idę zbierać te gałęzie, bo się same nie chcą zbierać. Także widzicie, chcieliście dwie w akcji, są dwie w akcji. Co prawda nie są dwie przy jej orce i tak dalej, ale robimy tak, na jakie są potrzeby. No. Tu już widzicie prawie koniec tej części pola, więc teraz idziemy na tamtą część pola i trzeba ją przygotować. Sama się nie przygotuje, niestety. Także zbieram gałęzie i zobaczymy, jak tutaj wyjdzie, jak się to naszarpie, bo nie jest łatwo. Szarpania tyle, ile że głowa boli, to przerosło, także nie wiem, może ktoś wie z was, co to za robota, ale ja wiem. To tyle i spotykamy się później. No, słuchajcie, kurde, leje się z człowieka jak nie wiem co. Słońca nie ma, ale jest tak parno i duszno, że masakra. Trochę tam gałęziów pozbierałem. Zmieniamy miejsce, stanowisko. Przejdziemy przez Tachaszcze, bo tam są gałęzie, więc przy okazji pogniotę je, będzie mi je łatwiej wyjąć. Wjeżdżał, bo tu zaraz Jarek będzie zasuwał. Wracał będzie glebogryzarą. No, próbuję wstawać na włość, ale to było oczywiste. Starczy. O ludzie, normalnie leje się z człowieka. No i dobra, trzeba robić dalej, nie? Tu widzicie, trochę tego jest jeszcze. Ja sobie to pozbieram tutaj na takie tutaj kupy, żeby nie łazić z każdym patykiem. O. Słuchajcie, jak ja sobie pomyślę, jak ja to zaczynałem robotę tą, ile tu było drzew, ile tu było chaszczy. Tu był regularny, o taki jak tam był las. Tutaj drzewa, no takie jak to, jak ta brzoza. Takie drzewa i gęsto wszystko po prostu tu i tam z tamtej strony. Tu było trochę czysto, ale tu była zawsze woda. Także dzisiaj powiem wam, po tych latach walki z tym dziadostwem tutaj, to naprawdę to pole to jest igła. To samo tutaj. Przecież tutaj naprawdę były takie drzewa, że człowiek by ich nie objął. I to wszystko zaniedbane przez 30 lat tak porosło. Takie wielkie. Te, które takie były największe, to były osiki. One, kurczę blade, bardzo szybko rosną. I one rzeczywiście były no takie dosyć potężne. No i to było szarpanie. Jeszcze wtedy Forsita miałem, ZT303. Świetna maszyna, z wyjątkiem paru takich drobiazgów. Co to jest? Ziemia czy... Ziemia. Z wyjątkiem paru drobiazgów właśnie tam był skręt taki marny. Co to jest? Wszystko? O, tu jeszcze. I sprzęgło było tak twarde, tak ciężkie. A ja po prostu, wiecie, nie miałem wtedy jeszcze pojęcia o takich rzeczach.
jak dzisiaj, bo dzisiaj to mimo tego, że naprawdę niewiele wiem, to wtedy nie miałem w ogóle żadnego pojęcia i po prostu musiałem się pozbyć tego forsheeta, bo już go po prostu miałem dość. Przecież tam jak jeździłem z Orkanem, nie szło zakręcić, bo on ma potężny zakręt, bo to był z tym przodem, napędem naprzód. I naprawdę był ogromny problem. I w końcu po prostu ta maszyna mnie pokonała i mówię, no nie, sprzedaję i kupuję co innego. I tak się potem zaczęło, a potem już chyba wiecie, co było dalej. Dobra, zbieram dalej gałęzie. No słuchajcie, za dużo nie porobimy. Czarne chmury i grzmi, więc jazda. Tyle, o ile się udało. Jarek tam dokończy, tylko dojedzie do końca i spadamy. Ja sobie przejadę tędy, by po tym nie jechać. Także niestety, a szkoda, bo... Ale to mówiłem, że duszno strasznie. I to się zanosiło na tą burzę. No i jest. Patrzcie. Tam jeszcze jest ładnie jasno. A tu już gonią nas czarne chmury. Mam nadzieję, że mnie słychać. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No zobaczcie, co się dzieje. Myśmy w ostatniej chwili uciekli. Absolutnie w ostatniej chwili. Także takie nas tutaj atrakcje złapały. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Cześć.